Pamiętacie, jak za dzieciaka chcieliśmy mieć swoją własną bazę? Czy to w domu, czy w lesie? A może mieliście jakieś swoje wyjątkowe miejsce? Dzisiaj stworzymy razem wielką bazę! Domek jak zwał, tak zwał, w salonie na dole. Ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo wtedy wiem, czy dany content wam się podoba, czy nie. Zostawcie również subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. Na moim Instagramie również informuję o wszystkim. Także jeśli już to zrobiliście, to my telepiemy się do salonu. Teleportujemy oczywiście. Zacznijmy od rzeczy, których najbardziej potrzebujemy. Raz, koc, poduszki, oczywiście poszewki na poduszki w kolorze różowym, ponieważ nie będzie to dla mnie tylko chałupa, ale też dla Patryka. A to czemu dla mnie różowy, co jest? Nie no, będzie tutaj, prawda, dla dziewczyn ten dom również budowany, także musi być ładnie, przytulnie. Lampeczki też różowe. Będą nam oświetlać całość we wnętrzu naszego nowego domu. Kwiatek. Prawdziwy. Chciałem jakąś dekorację kupić, żeby ożywić nieco wnętrze. Znalazłem tylko takiego kwiatka. Także zawsze coś to będzie święty kwiat, święty grol. Plastik. Agresywne pepko. Kolejne koce. To jest rzecz niezbędna, bo koce będą odpowiadały za podłogę, ściany i sufit. To nie wytrzyma, musiałem. No i pewnie dla mnie, tak? Tak. Ja tam tylko na herbatkę wbiję. Od czegoś musi się zacząć, tak? Ty w łeb musisz celować. No tak, tak. Kolejny koc. O, a podłoga spadła nam jak z nieba. Łącznie mamy raz, dwa, siedem, no powiedzmy sześć, siedem koców. Dzisiaj chcę zrobić jak największą bazę. Baza XXL. Podstawą naszą będą statywy. Mogłem to zrobić z krzesłami, ale chciałbym, żeby ta baza była naprawdę spora i myślę, że jeśli dobrze wyjdzie, to będę mógł nawet stanąć w tej bazie, także zdaje mi się, że taka wysokość jest jak najbardziej okej. Okay. Kwiateczka przesuniemy. Jechałem do przodu na wstecznym. Nie, to jest za krótkie. Ej, a czekaj, ty. Da się to odkręcić? No nie, no teraz to jest za duże. Taśma Rembola. Zapraszamy do naszego sklepu. Domy musi mieć porządnie postawione fundamenty. To jest niesamowite myślenie przyszłościowe. Doceniam. Widać, że już zęby zdarł na tym, kurde, doświadczeniu. Dlatego mam takie krzywe. To jest chyba taka nieodłączna rzecz dzieciństwa, nie? Że każdy chciał mieć takie swoje miejsce, swój dom. Z obrusów też było fajnie, albo z prześcieradeł. Kolorowa baza, to my. A co w środku tej bazy robiłeś? Było pusto? Po prostu chodziło o miejsce schronienia? Ja... Czy miałeś coś konkretnego w tej bazie? Nie pamiętam do końca, ale na pewno spałem w tym. Ale też lampeczki rozkładałem w środku. No i się... Patryczek. No i się grzecznie bawiłem. Latarką świecisz? Sobie świecisz, co mi? Normalnie możesz się podciągnąć na drążku. Dawaj. Utrzyma. To się wytnie. Przecież muszę wiedzieć, jak podłoga będzie duża, żeby dostosować do tego ściany i sufit. Normalnie tak myślisz, że cię z klapką wybombiło. Zdaje mi się, że wtedy to trzeba będzie pomniejszyć. Długość będzie w tą stronę. Tutaj siedzę, tutaj Julka, tu Abisia, tutaj ty. Taśmimy, taśmimy. Ale ta taśma jest odklejona. Teraz trzeba to umiejętnie, rozsądnie, praktycznie zrobić. Tuptamy, tuptamy, jak tuptusie, podjadki turkucie. Tuptamy dalej, tuptamy, tuptuśki. Ja zmęczyłem pierdolnym tuptaniem. I lecimy teraz, naciągamy. I nie mam za co złapać. Dasz mi rączkę? No właśnie, miałem już to ten, no. O, od razu lepiej. Poszło? Mówię, że muszę mieć za co złapać. Podłoga jest! Damy tutaj obciążniki. To jest 5 litrów wody. To damy sobie to tutaj. Hop! I to będzie grzecznie siedzieć. Bo jak będziemy ciągnąć te koce, żeby to nie leciało do środka. I tu hop. Ja bym potrzebował tyle miejsca, co najmniej. A czekaj, obróćmy jeszcze koc. Zobaczymy, może to będzie dłuższe ta strona. Ale trzeba, warto próbować w życiu. No i masz rację. O ty, próbujemy w życiu. Zrobimy dom w domu, w domu i w domu i w domu. To będzie wyjście ewakuacyjne. Jezus! Jezus! Jezus!
gramy w siatkę. Sędzia, poproszę gwizdek. Wow. Jeszcze raz musisz. Dostałeś? W łeb, no. Ej, to jest niesamowite, żeśmy zrobiliśmy siatkówkę w domu. No, siatkówka, idź, idź. Yes. Skibidi dom, dom. Wydu, jest. Nożyczki, raz. Dobra, nożyczki, siedem. Skalpel. Jo. Pacjent uratowany. Jak tu super, już chcę tu mieszkać. Tylna ściana, czyli ta, bo tutaj będzie coś, o czym jeszcze nie chcę wam mówić, ma być czarna, tak samo jak sufit. O. A przednia ściana będzie biała. A ja jestem malutki. Malutki. Patrick! No jestem mały, to ja nie posięgam, no. Z tej strony nic nie widać, widzę tylko jak się przechyla cały dom, nie? Ej, powinna być kamera z tej strony. Patryk rozpierdzi za mnie dom. Puścić? Puść. Puszczam. Czas na dach! Czas na dach! Dach! Maju dach! Czekaj. Jo, Jezu. O kur... Nie! Tyle? Tak, myślę, że tak. Tak! 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 Of course! Ja! Zawiąż sznurkiem do klamki od wyjścia. A ty skurczy pieczarku! Udało się zamontować sufit. Tutaj trzeba było się posłużyć ciężarkami, żeby statyw stał stabilnie. Sznureczki do okna, także powiem wam, że wszystko jest tak dobrze zabezpieczone, że nie wiem, co musiałoby się stać, żeby to się rozdupcyło. Korzystając z okazji, że jeszcze nie mamy wejścia do domu i można się w miarę normalnie przemieszczać, plus zobaczcie, w najwyższym punkcie tego domu stoję wyprostowany, także jest on dostosowany do wszystkich użytkowników i posiadaczy, i nieposiadaczy, bo gości też zapraszamy. Teraz będziemy wiązać lampki. Lampki będą super, tylko jeszcze trzeba będzie do sklepu po baterię jechać, bo kurczę, wyparowały niestety. Cyk! Tu ale to się nie ma czym przejmować. Nie przejmujemy się dzisiaj niczym. Nie no, to będzie piękna sprawa. Tutaj wszystko będzie idealnie zaklejone, dom będzie szczelny. W razie jakby miało padać, nie? Dobra, teraz taśma w ruch i idziemy kleić ściany, żeby nie były wodoszczelne. I w ogóle, żeby były szczelne, a nie bezszczelne. Mam bezszczelne ściany w domu, rozumiesz? Byliśmy w Pepco po baterie i takie mini zapinacze, żeby uszczelnić nasz dom. Chodzimy, żeby zapalić lampki. Mówiłeś o dzwonku? A właśnie! Moi drodzy, tutaj jest dzwonek do drzwi. Nie używa się go ręką, tylko głową. Jak wchodzisz, zadupca z głową w ciężarek. I słuchajcie. I od razu wiadomo, że człowiek wchodzi. Dobra, to zaprezentujemy. Zaprezentujmy. O, dzień dobry, sąsiedzie! O, już wiem, że ktoś wchodzi! Super! Zapraszam, zapraszam. Jakie ujęcie, czekaj. Jak się tak na rybim oku da, na szerokim kącie, to powiem ci, że wygląda to jakby tu było fet dużo miejsca. W sumie jest. Wow. No, ktoś zamawiał. Żyjesz? Ktoś zamawiał hydraulika? Jasne, zapraszamy tutaj serdecznie. Od kogo zlecenie? Bo tutaj firma działa prężnie. Firma nie zapisana w CDG i EG. Wow. Aczkolwiek zapisana w serduszkach moich klientek. Oho. Wow. Działo? Działo. Zobacz teraz, czekaj, zgaszę światło na zewnątrz. Dobra, na polu. No. Hydraulik Maciek się spisał, ojen, ale klimat, normalnie bym tutaj mógł żyć. Końcowy efekt ze wszystkimi lampkami i jedną najważniejszą rzeczą, o której nie wiecie, ale się dowiecie, pokażemy wam za chwilę. Teraz wrzucamy poduszki, let's go! Leci! O, dobra, mam. Elo mordo. Kolejna. Super. Taka. Superaśna. I kolejna. Kolejna. To taki kącik będzie. Co piszemy? Team X. Dom Team XXS. Chyba, że dom słodziaczków to my. No nie! Team XXS. Macie coś takiego w Polsce? Wejście do domu musi się prezentować. To jest tak zwany powz za ucha. Brzmi jak jakieś słowackie słowo. Zauchapów! O nie, to niemieckie. Ja! Ja!
Niesamowite, jakie znalazłem kadr. Zobaczysz, jak będziesz montował ten film, zobaczysz. Kadr. Wodowy. Stary. Czym jest wodowanie? Rzecz biorąc. O, i trzeba trzy najważniejsze rzeczy namalować. Już, zapraszam. Każdy po kolei. Czym jest prawdziwy dom? Przede wszystkim... miło. Kurde, ja to chciałem, no i ja nie mam już co dać. No jak to nie? Czym jest dom? Domem. A Patryk nieruchomością. Czym jest dom? Team X! A Team X to? Rodzina. No i ja mam rodzinę narysować, tak? Tak. To jest głowa jak coś, prawdopodobnie. Ej, no karton jest taki! Ziomek ze skoliozą, a to ja, dobra. Ale on siedzi. A tu są jego rodzice. Szczęśliwi, bo ręce do góry. Rodzina. Niepoważny ten wasz fan. To jest wasz idol? Ten wasz fan. Ostatnio dostałem wiadomość na PW na Instagramie. Rembol, jesteś moim wielkim fanem. A tak sobie... Boże, ja nie znam. Nawet dziś mam tą wiadomość, tak mnie rozśmieszyła. Dzięki, poprawiacie mi dzień. Kochani jesteście. I poszło! Gość co ścianę przytula. Zapraszam do naszego domu. Ludzie, ja jestem tak zadowolony z tego miejsca, że sobie nie wyobrażacie. Nie sądziłem, że to będzie takie klimatyczne, aż normalnie bym zabrał tutaj dziewczynę na randkę, naprawdę. Niespodzianką miał być telewizor. Słuchajcie, zrobiliśmy dodatkowo kino domowe. Proszę zobaczyć, od razu możecie wejść na kanał, zasubskrybować. Na randce, jak idziecie z chłopakiem na randkę albo z dziewczyną, wiecie co oglądać, to jest najlepszy umilacz czasu. Nie było to niezbędne, ale zawsze jakbyście chcieli jakiś romantyczny film obejrzeć w takich, kurczę, tutaj klimatach, jestem w szoku, normalnie, naprawdę nie sądziłem, że tak fajnie to wyjdzie. Jestem dumny z naszej pracy. Po tym, jak to się zapowiadało na początku, jak się męczyliśmy, bo tu czystymi ciężarkami to tutaj, no one muszą być, bo jeżeli by tego nie było, to niestety konstrukcja cała by się zawaliła. Tak. Także to troszeczkę nie pasuje do tego stylu, jak i ten dzwonek. Ej, gdzie? To jest innowacja, to jest glamour. Płyty winylowe to tak, są. Tak, tylko troszeczkę w innym wydaniu. Jest zieleń, jest światło, jest okno, możecie zwiedzać świat. Niczego tu nie brakuje. Brakuje tylko popcornu i drugiej połówki nie powiem, bo jesteś. Leżycie sobie, odpalacie tutaj jakieś, o, na przykład pioseneczki, proszę bardzo, praw autorskich nie będzie. Cześć, jakby ci prawa autorskie wyrzuciło? Teledysk na żywo. Czy siedzimy mi, nie pomaga mi? Fakty, czy brednie, czy znowu to się śni, stoję jak ile to już słyszę coraz więcej, a nie widzę już nic. Nawet gdy w głębi serca życie boli, to staram się jak mogę widzów zadowolić. To teraz sprawdźmy reakcję dwóch dam, Julki i Abisi. Jula! Po prawej stronie, Julka, musisz wejść. Dobra. Jeszcze nie zaznaczyliśmy, gdzie są drzwi. Okej. Okay. Dzień dobry! Zapraszamy do domku! Gdzie ty jesteś? O kurde! Fajnie, co? No mega jak fajnie! Jak Julka jest w szoku, to dobrze. Ej, ale super, serio! Klimacik jest, nawet powiedziałem, że na randkę by było git, nie? No! Okno mamy na... Gdzie ty jesteś? To nasz nowy dom? A tobie się podoba? No. Ale zobacz, każdy szczegół zadbany. Światełka, romantyczne filmy można włączyć, roślinka, poduszki. Abyś on właśnie mogą się tak nie myrdać tu? Ona musi obbadać teren. I no co, gdzie podoba ty się? Jesteś? No super tu jest, fajnie. Dałabyś łapkę w górę, no po tym filmie. Tak, też musicie dać. Zresztą też, jak widzicie, nie ma tu dużo rzeczy. Jest minimalizm klimatycznie, niczego więcej nie potrzeba, nie? Nic, podusie są. Może klimę, bo jest tu strasznie ciepło. Jest ciepło, no. Ale z drugiej strony... Otwórz okno. Jest otwarte, przewiew jest. Ale z drugiej strony, jakby była zima, no to idealnie taki domeczek, nie?
To się wytrzyma! Nie, po prostu usłyszono, że prośby, że to za gorąco jest. Ty, bez kitu! Zainstalowaliśmy sztuczną... O tym wam nie mówiliśmy, ale Szyberdak też posiada. Sztuczna inteligencja zainstalowana do tego domku. Słyszy nas, że jest za ciepło, otwiera, jest fajnie przewiewi. Ej, ale czujecie ten przewiew? No. Jakby serio okno było otwarte. No ja wiem. No wiem. Tak. Trzymajcie się! A!